Prawo i Sprawiedliwość chce mieć zdecydowanie większą reprezentację w Radzie Miejskiej Leszna. Sławomir Szczot zapowiada, że ugrupowanie myśli o 8 mandatach radnych. Prawo i Sprawiedliwość skupia się na działaniu, a nie na przygotowaniach do wyborów samorządowych. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które skupia się na realizacji swojego programu wyborczego. Trwa jeszcze kadencja, będzie kilka sesji, tłumaczy radny Sławomir Szczot z Prawa i Sprawiedliwości. Nie będziemy mieszkańcom zajmować głowy naszymi sprawami, nie będziemy żadnych robili cyrków z prawyborami. Zaprezentujemy kandydatów na radnych, mam nadzieję też zaprezentujemy kandydata czy kandydatkę na prezydenta miasta Leszna i mieszkańcy wybiorą. No, mówię, nie będziemy starali się robić konferencji prasowej po to, żeby mówić, że coś robimy. To, że nasza konkurencja zamiast chwalić się jakimiś wymiernymi sukcesami będzie robiła medialną zasłonę dymną w postaci praw wyborów i będzie ta dyskusja, kto, czy ten zna stanowisko, czy ten na stołek. No my się różnimy od konkurentów w Radzie Miasta tym, że właśnie mamy sukcesy w konkretnych programach dla mieszkańców, a jesteśmy w opozycji i walczymy właśnie o te pomysły, a nie o konkretne, nie wiem, funkcje, stołki dla członków naszej partii.